And all the people say, you can't wake up, this is not a dream. I can play as a machine, you are not a human being. Hej, kochani, z tej strony wasza Kawaii Brunet, witajcie we vlogu. No, ostatnio znowu trochę zniknęłam, mam bardzo dużo pracy, jest piękna pogoda, tutaj na Podhalu były tak wspaniałe, słoneczne dni. Na początku wam pokazałam, było bezchmurne niebo, słoneczko, gorąco, ludzie się praktycznie kąpali w rzece. Sama bym weszła do tej rzeki praktycznie. Więc praca, dom, znajomi i tak jakoś to leci. Niedługo mamy przyjść paczka z gildii z mangami, ale zamówienie troszeczkę się, wysłanie paczki się przedłuża, bo gildia miała problem z jednym z tytułów. No więc czekam, mam nadzieję, że albo pod koniec tego tygodnia, albo w przyszłym tygodniu ta paczka do mnie przyjdzie. Tak więc zrobię jakiś unboxing. No i mam w planach serię takie dłuższe do recenzji. Na pewno je zrobię. No ale teraz naprawdę mam bardzo dużo pracy. Kilka youtuberów już robiło filmiki o tym, czy pojawią się na konwencie, na Magnificonie i na innych konwentach. Ja na 99% będę na Magnificonie 23 czerwca w sobotę, więc jeżeli chcecie się spotkać, to piszcie, mogłabym zrobić takie wydarzenie, bo o 15.30, jeżeli się nie mylę, będzie musical Shingeki no Kyojin Ataku Tytanów, na którym będę oczywiście, tak jak w tym roku na Yuri on Ice, będę go chciała nakręcić, więc moglibyśmy się na przykład umówić godzinę wcześniej w jakimś tam miejscu, albo po tym musicalu pójść sobie gdzieś. No, w każdym razie jestem otwarta na propozycje, chętnie spotkam się ze wszystkimi, możemy sobie razem chodzić po hali. Bo w tym roku też jadę raczej z moim narzeczonym, ale on powiedział, że on już nie chce chodzić po tym Magnificonie. Wiecie, to nie są jego klimaty, on rok w rok, no dla mnie praktycznie jeździł, zawoził mnie tam i chodził ze mną po tej hali, więc doceniam to, bo to w ogóle nie jest, wiecie, jego zainteresowanie. A w tym roku wolałbym mnie zawieźć, pojechać do swojej rodziny w Krakowie i potem po mnie przyjechać. No i nie wiem, czy pojadę z kimś, z siostrą, z przyjaciółką, czy sama, a jak będę sama, no to tak wiecie, samą na konwencie nie jest fajnie. Fajnie być z kimś sobie chodzić, pogadać, a jeżeli ktoś chce, albo jedzie sam i się boi i chce na przykład nie być sam, no to wtedy możemy się umówić na godzinę, że spotkamy się pod bramą tej hali, czy tam już na hali o którejś godzinie i będziemy razem sobie chodzić po Magnificonie. Ja będę tylko w sobotę, tylko wtedy mam czas. No i co tam więcej u mnie słychać? Są pewne jeszcze sprawy, które muszę pozałatwiać, żeby sobie, wiecie, wszystko pozamykać, żeby mieć więcej czasu. Plus, no cóż, jest taka sprawa, o której chciałam wam powiedzieć, która też zabiera mi czas na nagrywanie filmików. To może pokażę od razu. To jest właśnie ta sprawa, to jest mój synek, to jest mój kilkuletni chłopak. Mój chłopaczek mały. Mój Arminek się śmieje z niego, to jest mój Armin, bo ma takie długie włosy i mogę mu ścinać na lato do zera, praktycznie mu odrastają. Ma na imię Aleksander. No i wiecie, ja też muszę poświęcić mu czas. I oprócz tego, że jestem youtuberką i kobietą, to jestem też mamą, no i też muszę poświęcić swój czas dla dziecka, bo też nie mogę przecież go zostawić samego sobie gdzieś tam, żeby biegał, a ja bym sobie oglądała anime czy nagrywała filmy, tak więc Aleksander też wymaga ode mnie swojej uwagi. No i tutaj Aleksander, nie zdrabniamy go na Olek, tylko na Alek, bo tak jakoś nie chcę reagować na Olka i tylko na Alka. Tak więc wiecie, to też wymaga ode mnie pracy, też uwagi i zaangażowania, dlatego no wiecie, to też muszę dzielić swój czas między pracę, dom, no i moją pasję. A co do mojego synka, to tak, ja nie jestem zwolennikiem pokazywania dzieci na YouTubie, to znaczy może nie takiego pokazywania, ale uczestnictwa dzieci w kanałach rodziców. Jestem przeciwna temu, chociaż oczywiście każdy rodzic robi jak chce, jak uważa i co jest dobre dla jego dziecka.
Ale ja osobiście tego chcę unikać, będę tego unikać i czasem możecie gdzieś go usłyszeć czy zobaczyć, ale nie zrobię czegoś takiego, że syn będzie siedział i coś do was mówił, albo będę go kręcić, kiedy on coś robi, bo on jest sobą, jest prywatną osobą i może po prostu nie chcieć w przyszłości być na YouTubie, jak mama go kręciła. Możecie zadawać pytania odnośnie Aleksandra. Bo Aluś mimo, że jest mały, to ma już swoje ulubione serie anime, takie wiecie, typowe, Kodomo dla dzieci i piosenki i różne anime tytuły, więc możecie się o to zapytać, to dla mnie nie ma problemu, ale nie chcę, żeby on był częścią tego YouTuba, wiecie, nie chcę, żeby wszedł w to i żeby, no po prostu nie, tak jak reszta mojej rodziny jest anonimowa i nie chciała i nie, raczej nie zachęcam ich nawet do tego, żeby robili ze mną filmiki, tak samo jeżeli chodzi o Aleksandra. Tak więc muszę poświęcać swój czas na wszystko, dlatego tak mało mam tego czasu, a mam w planach naprawdę dużo, dużo projektów. Chciałam zrobić filmik o książkach, o którym chyba już od roku go robię. Update moich mang, kolejne recenzje, jakieś tam vlogi. Miałam iść do pani Akiko, bo to też jest problem, bo pani Akiko mieszka troszkę wyżej i trzeba się z nią umówić do. Wspominałam kiedyś w innym vlogu o pani Akiko. Ona prowadzi w mojej miejscowości hotel już od X lat. Przeprowadziła się tutaj właśnie z Tokio, z Japonii. No i ona jest blisko z moją rodziną, dlatego mam z nią kontakt, ale wiecie, to wszystko trzeba jakoś w czasie, trzeba jakoś ustalić, najlepiej w wakacje. I na pewno takie filmiki się pojawią. Tylko tak jak mówię, mam tego czasu troszeczkę mało, dlatego staram się to wszystko jakoś pogodzić. Teraz troszeczkę zniknęłam, bo piękna była pogoda. No i korzystam z pogody, korzystam z tego, że można wyjść na dół. Dlatego dzięki, że czekacie, dzięki, że jesteście i do usłyszenia!